Dzień jak co dzień, oświeżeni wodą życia przez Pana naszego, ufnie patrzymy w przyszłość. Dzień dzisiejszy się liczy. Poranek świetlisty, pełnia dnia pracowita i wieczorny odpoczynek. Wszystko z Jezusem Chrystusem. Pomagamy innym, pracujemy, jesteśmy serdeczni i mili. Wieczorem czujemy się spełnieni. Poczytajmy teraz Słowo Boże. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł apostołom swoim: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie zważaj na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła swego. I według woli swojej racz go darzyć pokojem i utwierdzać w jedności, który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego przez śmierć swoją dałeś życie światu, wyzwól mi przez to najświętsze ciało i krew swoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw tak, żebym zawsze lgnął do przykazań Twoich i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, przyjęcie ciała Twego, które ja niegodnie ośmielam się spożyć, niech mi nie wyjdzie na sąd i potępienie, ale z miłościwej dobroci Twojej niech będzie dla mnie ochroną duszy i ciała oraz skutecznym lekarstwem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. To było Słowo Boże. Mija dzień. W Jezusie Chrystusie dzień jest pełny. Dzień jest bogaty. Bo czerpiemy ze skarbnicy Jezusa. On nam daje wszystko. Wszystkie skarby, jakie posiada. Tym największym jest miłość. Jego mama powiedziała: wierzyć w Jezusa Chrystusa to obowiązek. Kocham Jezusa Chrystusa. Dziękuję.